Program Pierwszy Wybór. Witam Państwa, Sławomir Matczak. Pierwszy program przed wyborami, ostatni program przed wyborami dotyczy spraw, które nas za chwilę będą czekały, czyli wyborów. Przepytywałem polityków. Teraz chciałbym porozmawiać z wybitnymi artystami, którzy będą może zachęcali do pójścia do tych wyborów, bo wszyscy mówią, chodźmy do wyborów, chodźmy do wyborów. Cezary Harasymowicz, polski scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz. Według scenariuszy Harasymowicza powstało kilkanaście filmów fabularnych, w tym 300 mil do nieba, Bandyta oraz seriale m.in. Przeprowadzki, Ekstradycja, także spektakle teatru, telewizji, wykłada scenopisarstwo, jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. I Tomek Budyta, mój dawny kolega z teatru, polski aktor teatralny i filmowy, absolwent łódzkiej filmówki, występował w Teatrze Narodowym, gdzie zadebiutował w spektaklu I Decameron, słynnym spektaklu Boccacce w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, należał do zespołu stołecznego Teatru Polskiego Kazimierza Dejmka, zagrał także w kilkudziesięciu filmach fabularnych oraz telewizyjnych, obecnie aktor teatru dramatycznego w Warszawie. Panowie, czy idziecie do wyborów? Ja zawsze chodzę. Ja chyba raz opuściłem wybory z własnej głupoty, potem bardzo żałowałem. Idziecie teraz do wyborów, tak? Tak. Ja nie idę do wyborów. O. Nie idę, no właśnie. To musimy się współczuć, no. Współczuć mi? Jak wam ktoś powie coś takiego, nie, to nie ma sensu. Tomek, to nie ma sensu, my się znamy, także pozwólcie państwo, że będziemy mówić do siebie na ty. Ja nie idę. Po co? Przecież to i tak nic nie zmieni. Dam się pytanie. Jeżeli były czasy komuny, takie głębokie, 60, 70 lata. Ja jestem z rodziny Akowskiej, gdzie dziadek zginął w Powstaniu Warszawskim i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie należał do partii i chodziliśmy na wybory. Dlaczego? Pytanie. Bo się bałeś. Myślisz? Albo by to było coś ciekawego. Ja głosowałem na Cholubka, pamiętam kiedyś, dawno temu. Rozumiem, ale mówię... wiedziałem, że to i tak nic nie zmieni, oni tak się wybiorą, tak jak teraz. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju chyba... Postawa to jest za bardzo takie patetyczne słowo, ale wydaje mi się, że pewien stosunek do rzeczywistości. To znaczy, że ludzie chcą po prostu w czymś uczestniczyć albo nie chcą uczestniczyć. No ja nie chcę. Po prostu, no. Co? Kwestia tego, mnie? Gdzie masz brzuch. No. Czy w głowie, czy niżej. No właśnie. A jak mnie przekonasz? W ogóle przekonywać. Wybory kogoś. Mają w swojej nazwie wybór. Człowiek jest stworzony do wolności. Ja przynajmniej tak uważam, że to jest największe szczęście być wolnym. Czyli trzeba wybierać, bo mamy postawiony wolny wybór. Żeby być wolnym, trzeba skorzystać z wolnego wyboru. Tak jak powiedziałem, ja raz nie poszedłem, doświadczyłem tego na własnej skórze, że potem się wstydziłem. Nie powiem, w którym to było roku i kto wtedy zwyciężył, ale nie ktoś, kto jest bliski memu sercu. Natomiast w PRL-u nie byłem na ani jednych wyborach. A powiedzcie mi w takim razie o tym fenomenie. 4 czerwca, 89 rok. Ja stałem na punkcie Solidarności, doradzałem jak głosować. Wszyscy się cieszyliśmy, że to będą prawie wolne wybory, prawda? To jest, idziemy wszyscy do wyborów. A potem przeżyłem szok. 64%. Teraz może być tak samo. I co się stało, że 1/3 naszych rodaków ma to gdzieś. Dlaczego tak się dzieje? Teraz też pewnie tak będzie. Idźmy do wyborów. Ale ja zakładam, że na przykład ja jestem 1/3. No po co mi to? Ja się polityką nie mieszam. Ja do polityki się nie mieszam. Ja nie chcę. To polityka to niech tam, to jest będzie ja moja chata z kraja. Ja nie idę. Tak 1/3 myśli. Nie interesuje się polityką. To się polityka tobą zainteresuje. No to jest oczywista prawda, bo w którymś momencie ten nasz wybór przekłada się na bardzo jednostkową sytuację. No na przykład, jeżeli będą już całkowicie przejęte sądy, no to ktoś może się przekonać na własnej skórze, że sędzia jest sędzią sterowanym. A będzie na przykład walka o kawałek miedzy albo kawałek pola. Także... A jak przekonać młodych? Młodych jest ciężko przekonać, bo młodzi są kompletnie z dala od polityki. To nie jest już to nasze pokolenie, kiedy my byliśmy wolne młodzi. Wolne sądy, konstytucja.
co mnie to obchodzi? No, ale przypomnijmy sobie, ile to było 2 lata temu. Jednak stanęli w młodzi stanęli w obronie sądów. Tomek, jak przekonam? No, ja nie wiem, czy tak bym generalizował, że młodzi w ogóle są daleko od polityki. Myślę, że to kwestia też jest i środowiska, w którym uczestniczą, i rodziny, i lektur, które czytają, i stosunku do prawdy, jaką widzą w mediach takich czy innych po prostu. Na pewno są, nie chciałbym też, no bo ja też na co dzień się z młodymi tak nie bardzo ostatnio widuję i nie rozmawiam o tym, więc nie mogę tak też generalizować, ale z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że to też jest kwestia po prostu ich takiej wewnętrznej wrażliwości. I ja bym tutaj nie porównywał młodych, starszych, średnich, że te grupy są tak samo jakby zmodyfikowane w stosunku do wyborów, że więcej ludzi nie chce głosować, a mniej chce głosować. A ja wam powiem pewną historię. Ja bym tak powiedziałeś o sądach. O tym 2 lata temu były protesty, światełka. Ja zabrałem swojego młodego syna, nastolatka. Mówię, chodź, zobaczysz. A po co tata? Chodź, no to zobaczysz. I on zobaczył, nagle stoją ludzie ze świeczkami, jest jakieś wolne sądy. Mówi, tata, ale o co tu chodzi? A mówię, a wyobrażasz sobie, że to jest walka o wolne sądy? To tak jakbyś miał na przykład nauczyciela, mówię do niego, wiesz? Porównałem sędziego do nauczyciela. Mówię, jakbyś miał nauczyciela, napisałbyś pracę, ale ty jesteś Matczak. To tobie nie można piątki postawić, bo ty jesteś ten niedobry. I nauczyciel, pomimo sprawdzenia twojej pracy, stawia ci 2. A ty mówisz, że to jest niesprawiedliwe. No ale ty jesteś taki, który ma dostać 2. A drugi, który napisał złą pracę, on jest z tych dobrych, to on dostanie 5. Mówi, to po to są te sądy. Żeby sędzia potem wydawał wyrok, nie dlatego, że ty się nazywasz tak albo tak. No tak, ale to się trzeba, na własnej skórze przekonać. To tak to teoretyzować nie można dopiero, kiedy do nas dopada nieszczęście i dopada niesprawiedliwość. To wtedy naprawdę wiemy, o co chodzi. Ja miałem taką dyskusję z moją córką, która uczestniczyła w tych protestach i odniosłem wrażenie, że jej stosunek do rzeczywistości politycznej jest bardzo konkretny. To znaczy ona na przykład niektórych ludzi z polityki nie znosi. Nawet chodzi mi o tę stronę opozycyjną. Po prostu mówi, tata, jak tam ten gość wychodzi na mównicę i mi pieprzy głupoty, to ja go nie będę słuchać, w ogóle idę w drugą stronę. To jest postawa negatywna, ale aktywna. Natomiast jeśli chodzi o tę absencję dotyczącą młodzieży w innej części tej grupy, to jest po prostu lenistwo. Użyłeś porównania PRL-owskiego, że 64% tylko było. W 1989, tak. Tak, ale to jest nieporównywalne. Ja myślę, że wtedy ludzie po prostu byli zmęczeni, byli ogarnięci apatią i nie wierzyli w to, że może teraz, się coś. A waszym zdaniem, teraz też nie jesteśmy zmęczeni tym hejtem, tymi aferami. Jedna afera goni drugą aferę, jeden obrzuca siebie i drugiego błotem. I ja coraz bardziej chcę mieć ich coraz dalej od siebie. Ja nie chcę. Czy to jest świadome waszym zdaniem działanie po to, żeby zohydzić te wybory? To jest wielkie święto demokracji, umówmy się. No nie, ale jeśli chodzi o tamtą stronę, przepraszam, że za dużo mówię, o tamtą stronę, to tamtej stronie też zależy na tym, żeby frekwencja była raczej wysoka, bo inaczej będzie ciężko. Więc to nie chodzi o zohydzenie, nie, nie. Mi się wydaje, że eskalujemy po prostu, że cała nasza społeczność, ta polska społeczność po prostu no, jest rozgrzana do czerwoności i po prostu zostały naruszone pewne normy, według mnie, rozmowy jako takiej i używania pewnego języka, które całkowicie po jednej i po drugiej stronie co innego znaczy. Po prostu używa się języka do tego, żeby manipulować innymi. Skala manipulacji, używanie również nowych mediów do tego, żeby poruszyć pewne emocje i grać nimi negatywnie po to, żeby wywołać w drugiej stronie również negatywne emocje, to powoduje, ta eskalacja powoduje właśnie taką,
taką rzeczywistość, której się nie możemy wyrwać. To jest normalnie jak dwóch po prostu ludzi, którzy się nie znają, nagle na przystanku autobusowym szarpią się po prostu za kurtki, bo już przekroczyli granicę kontaktu. Bronią siebie i tylko siebie. I myśmy chyba taką granicę i w taką chorobę trochę polską, żeśmy weszli. Znaczy ja przynajmniej tak to interpretuję, że to jest pewnego rodzaju choroba, która jednak do zdrowia prowadzi. To znaczy musi nastąpić otrzeźwienie w którymś momencie. Musi. Jak myślicie? Ja chciałem teraz przeczytać taki wiersz. Znalazłem Kornela Filipowicza, wiersz Niewola. On mną wstrząsnął. Ja się zacząłem rozglądać. Powiedzcie mi, czy to już się zaczyna dziać. W państwie totalitarnym wolność nie będzie nam odebrana nagle, z dnia na dzień, z wtorku na środę. Będą nam jej skąpić powoli, zabierać po kawałku. Czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie po trochę, w ilościach niezauważalnych, aż pewnego dnia, po kilku lub kilkunastu latach zbudzimy się w niewoli, ale nie będziemy o tym wiedzieli. Będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze. No, to jest, ja znam ten wiersz. Naciska się ta to jest pętla. Teoria gotowanej żaby. No, gotują nas? Jeśli można, ja bym chciał jeszcze na moment wrócić do tego poprzedniego wątku i tej różnicy pomiędzy 4 czerwca. To będzie dosyć istotne, co w tej chwili chcę powiedzieć, a sytuacją, w której w tej chwili jesteśmy. Otóż nie wiem, czy sobie przypominacie, akurat jesteśmy z tego pokolenia, że możemy sobie to przypomnieć, że wówczas panowała atmosfera wokół wyborów, że jesteśmy wspólnotą. I po tym 4 czerwca w różny sposób to się objawiało. No, że jesteśmy we własnym domu i tak dalej. Pamiętacie tę aktę. Ale to była wspólnota. Nieważne skąd przychodzisz, zaczynamy wszystko od nowa i tak dalej. No teraz w tej chwili nie ma już żadnej wspólnoty. Ja nie jestem takim optymistą jak nie? ty. Nie. Nie, ja w ogóle jestem pesymistą, ale myślę, że to prowadzi do otrzeźwienia, może przyjść, ale w bardzo dramatyczny sposób. Ja bardzo się tego obawiam. Chociaż są inne teorie socjologiczne, oby tamte bardziej optymistyczne się sprawdziły. A może teraz, Tomek, jeśli można, zacznij taki wiersz Przetrwamy. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Derfels. No nie będziemy śpiewać, ale to może troszeczkę optymizmu. Proszę, spróbujmy. Pierwszą zwrotkę i przeczytajmy. Dopóki zwykłe, proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nam nie rośnie, dopóki prawdę nazywamy nieustępliwie, ćwicząc wargi w mowie miłosza, w mowie skargi, przetrwamy. Dopóki chętnych na co koły nie ma zbyt wielu kandydatów, dopóki siada się do stołu, by łamać chleb, nie postulaty, dopóki z sobą rozmawiamy z szacunkiem, ciepło, szczerze, miło, a nie z bezmyślną, tępą siłą, przetrwamy. Uwierzmy, szarzy i zmęczeni, że ten nasz trud nie wszystek minie, a gdy moc naszą dostrzeżemy tu, w naszym domu i rodzinie, dopóki obrus rozściełamy, choćby i było na nim biednie, tu dni świąteczne i powszednie przetrwamy. A kiedy każdy z nas uwierzy, jak wielka siła za nim stoi, nagle, pewnego dnia dostrzeże, że mniej się boi. Mniej się boi. Ten swojski strach to kawał drania, lecz nim go całkiem pogonimy, sobie życzymy, wam życzymy przetrwania. To optymistyczny? Optymistyczny. Trochę mi to przypomina wiersze ze stanu wojennego, ale sceneria jest troszeczkę taka podziemna, telewizja trochę obywatelska, podziemna. Po wyborach, jak myślicie, przetrwamy, ale jacy przetrwamy? Ze względu na wynik wyborów, ja powiem wam szczerze, że ja się boję tych wyborów. Boję się z jednej strony, że dalej będziemy gotowani jak żaba. Przetrwamy w naszych małych chatach z kraja, ale z drugiej strony, jeśli się inaczej potoczy, to zacznie się rozliczenie, zacznie się polowanie
na sprawców tego, o czymś jeszcze nie wiemy albo czegoś dowiemy? Czy to są ważne wybory? Jak myślicie, 4 czerwca chcieliśmy odetchnąć wolnością. Czy to będą wybory do wolności, czy do dalszego zniewolenia? Jak myślicie? Wydaje mi się, znaczy ja jako optymista, no bo mamy optymistę i pesymistę, tylko kwestia tego, czy szklanka jest pełna w połowie, czy jest pusta w połowie. Ja jestem po prostu optymistą i jakoś tak zawsze patrzę na to wszystko, nie tragizuję i widzę niebezpieczeństwo, widzę zło, które się po prostu panoszy i to jest taka ludzka cecha, kiedy jedna strona dochodzi do władzy i zaczyna po prostu pompować się kosztem drugiej i że to tak się nie umawialiśmy, prawda, w 1989 roku. No tak się nie umawialiśmy, panowie. I że ja to nazywam, że ciągle jest to rozliczanie się chłopaków z partyzantki, cały czas. Nie skończyli jeszcze tego lasu, a my już jesteśmy daleko, już na łące jesteśmy i chcemy, żeby tam rosły kwiaty. A tu ciągle nas jacyś ludzie zmuszają do tego, żebyśmy myśleli kategoriami lasu. Szli do przodu, oglądali się za siebie. Wspomnij, tak? No, tak się no. I w tym sensie jestem optymistyczny, że po prostu mnie to, nie to, że mierdzi, ale po prostu mnie to jest niepotrzebne. To ciągle oglądanie się do tyłu i ciągle rozliczenia. Dlatego idę do wyborów, żeby przyszli inni ludzie, którzy będą mieli całkowicie inny kontekst. Oczywiście, że kontekst historyczny, świadomość prawda, źródeł pewnego myślenia politycznego musi być, oczywiście. Ale to powinno być według mnie mniej kunktatorskie, mniej nasze tutaj, żeby tej naszości nie było, a żeby było coś, co jest kontekstem jakimś europejskim właśnie, kontekstem ogólnoludzkim, prawda, w polityce. Bo coś się dzieje na świecie takiego, że to chyba nie tylko u nas się dzieje. Ja ten program robiłem dla tych, którzy wiedzą, na kogo nie głosować, natomiast nie wiedzą, na kogo głosować. Powiedz mi, czy wiesz, na kogo głosować? Tak, no ja wiem, oczywiście. Mogę otwarcie powiedzieć, że Małgosia Kidawa-Błońska jest moją koleżanką. Mało tego, jest matką chrzestną mojej starszej córki, więc ja nie mam wyboru. Co powiedzieć ludziom, którzy mówią, no dobra, ja bym poszedł, ale nie mam na kogo głosować. Ja nie wiem, na kogo głosować. To usiądź. Zawsze kiedyś w ważnej telewizji TVN zadałem pytanie, nie rozumiem tego zjawiska jedynek na listach. Nie, ja tego nie pojmuję. Przecież trzeba stanąć nad tą listą albo wcześniej się dowiedzieć. Oczywiście no, jestem naiwny, ale tam są ludzie, no mam drugiego kolegę, który jest 21 na liście i ja wiem, że on jest 21 na liście. Gdybym nie musiał głosować na Małgosię Kidawę-Błońską, to bym na niego głosował, ale to jest troszeczkę wysiłku. No troszkę, no to jest ta nasza wolność, o której na początku mówię. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniego wątku, zmieniając troszkę moje nastawienie i będąc heroicznym optymistą, chciałem powiedzieć, że przyjdzie taki czas, że ten elektorat, który na pewno został w jakiś sposób przez transformację skrzywdzony i zapomniany, dojdzie w którymś momencie, tylko ile to będzie trwało, do takiego wniosku, że oprócz mieć, warto też być. I to się wydarzy, bo takie są badania socjologiczne, taka jest prawidłowość, że kiedy już żołądek jest napełniony, człowiek zaczyna myśleć o poważniejszych sprawach i o innych wartościach. Ale kiedy to nastąpi, Bóg jeden raczej wiedzieć. Tomek, a co ty byś powiedział na to, że ja właściwie nie wiem, na kogo zagłosować? Wiem, na kogo nie zagłosować, a co byś poradził tym, którzy idą, albo że mówią, to ja to nie idę, bo ja to nie wiem, na kogo zagłosować. No czy wiem, na kogo nie, ale na tamtych jest tylu, to jest... Głosuj na tych, których lubisz. Tak. Sercem się kieruj, po prostu, zwyczajnie. To na Facebooku jesteśmy i lajkujemy tak, nie, tak, nie. No, jesteśmy w świecie troszeczkę tak spreparowanym, że musimy mieć wyraziste uczucia. A jednak te wybory są pełne uczuć, ponieważ jesteśmy w ogóle w
we współczesnym takim komunikowaniu się bardzo, bardzo uczuciowi i musimy słuchać swoich uczuć, nie tylko rozumu. Rozum jest, ale rozum często przynosi pewnego rodzaju zwątpienie. Natomiast serce zawsze mówi tak, fajny facet, nie, ten mi się nie podoba. Po prostu, zwyczajnie, od siebie. A wiecie, co zrobiła moja córka, kiedy pierwszy raz poszła na wybory? I też ja mówiłem jej mniej więcej, na kogo raczej nie. Natomiast mówię, to jest twoja decyzja. I ona poszła. Wróciła, minęło półtorej godziny. Mówię, co tak, dużo ludzi było? Nie, tata. Ja wziąłem sobie te listy, usiadłem sobie tam za tą kotarką, wziąłem telefon i zacząłem googlać. I sobie wygooglałam kogoś, znalazłam kogoś takiego. Może to jest też metoda, żeby sobie wygooglać. Chociaż można zrobić to wcześniej. Oczywiście sobie wygooglać. O to chodzi. I sobie nie kierować się tą jedynką na liście, która jest... Liczymy na cud? Ja dlatego tak wywołuję, to jest kolejny wiersz Wojciecha Młynarskiego na zakończenie naszego spotkania. Tomek, jakbyś mógł też zacząć. Wojciech Młynarski napisał wiersz w maju 2015 roku. Liczę na cud. Nienormalni i normalni, skołowany polski lud. Rodacy nieobliczalni, żyjące w krainie cudów. Nowa czeka nas atrakcja, którą tak bym zdefiniował. Szykuje się demokracja policyjno-wyznaniowa. Na nowego prezydenta, co podkreślam w tym wierszyku, będzie wpływać Trójca Święta ustami swych urzędników. I nareszcie, piękna sprawa, w skali makro, w skali mikro, można będzie z mocy prawa zapuszkować za in vitro. A kto spyta, co jest grane, nie pasuje do winietki, się odwiedzi go nad ranem i założy bransoletki. Więc rozsądek zdrowy wyzwól, byś nie musiał się przekonać, jak z pomocą populizmu robi z ciebie się balona. By uniknąć tego losu i by nie mieć gigant kaca, wyjdź więc z domu i zagłosuj. To jest niezbyt ciężka praca. Frekwencję uaktualnij, zmień jej procent i oblicze. Jesteśmy nieobliczalni i ogromnie na to liczę. Święte słowa. Jesteśmy nieobliczalni, ogromnie na to liczę. Bardzo dziękuję nasz program. No to co, wyjdź więc z domu i zagłosuj. To jest niezbyt ciężka praca. Trzeba będzie wyjść z domu i zagłosować. Cezary Harasymowicz, Tomasz Budyta byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No i cóż, spotkamy się przy tym ładnym rekwizycie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.